Wiem, widziałem, co się działo, znam wyniki, ale całą galę dopiero chcę sobie nadrobić. No dobra, i powiedz mi, co ty sądzisz ogólnie o tym, to rozgoryczenie Mariusza Pudzianowskiego, który powiedział, że WCA, głównie jego koledzy z klubu, można powiedzieć, wszyscy mówili, że nie ma szans z Michałem Materą. Jak ty stawiałeś tą walkę, czy też nie dawałeś szans Pudzianowi? Ja gdzieś tam, ja chyba większość ludzi raczej myślało, że wygra Michał, tak? Ja też tak gdzieś tam na początku mówiłem, dopuszczałem możliwość, że się to może skończyć, że wygra Mariusz, ale nie, że w taki sposób. No tego to nie widziałem, wiesz, nigdzie, a zrobił to w mega fajny sposób, także ja mu serdecznie gratuluję, bo brawo, no nikt się tego nie spodziewał. Mówię, gdzieś... Dla mnie faworytem był Michał i tego nie ukrywam. Dopuszczałem taką, bo to jest sport walki, jednak wiesz, przewaga kilogramów po stronie Mariusza była ogromna, więc gdzieś dopuszczałem, że może to wykorzystać i wygrać, ale że tak trafi, tak uszczeli, tak ładnie, to nie tego nie spodziewałem.